od tego czasu, gdzie w mediach się ujawniło to, że ja chcę nazwać płytę Czesław śpiewa pop, to tylko są same problemy. Nagle ci, co byli moimi, ci, co byli przyjaciółmi, nie są przyjaciółmi więcej. Jak można? Człowiek się sprzedał, bo nazwał płytę Czesław śpiewa pop. To jest bardzo smutne. Ja chcę, żeby ludzie mnie kochali. Dalej. Kochamy. Ale wy lubicie to, ale czekajcie, bo wy lubicie, bo ja tam śpiewałem tą maszynkę śpiewania. I tak się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj. Przez to, że tam słyszeliście to może w radiu. Czekamy na ją cały czas. Ja wiem. I się tak cieszę, że mnie festiwal piosenki aktorskiej zaprosił. To jest takie naprawdę fajne i cudowne. Czuję się naprawdę kimś teraz, ale gdyby Radio Zetka mnie grała, to by czy byli tutaj dzisiaj ze mną? Nie. Prawda, że nie? Gdybyście na pewno mnie zaprosili, bo to był obciach, prawda? Ja bym cię zaprosił. Tak? Dzięki, okej, okay, dzięki. To było odważne z twojej strony, na pewno. By na pewno siedzieli ludzie, mówili, kurczę, może on jest fajny, ale kurde, Zetka go gra. Jestem pewien, że ta maszynka do świerkania by brzmiała trochę inaczej w waszych uszach. Tak się złożyło, że ja za bardzo nie chcę na to grać, ale Zetka jakoś nagle chce. Nagle mam pacjent. I to jest koniec kariery. Znana jest to nowina, każda matka chce widzieć swego syna jako męża, kochanka, ojca dla małej Ani i Janka, a ciotki żądają wódki. Czemu z nim do domu nie przychodzi żadne dziewczę? Tylko długowłosy, taki cholera, co? Co tak dziwnie się ubiera? I dlatego każdy z nas tak chce znaleźć tę miłość w głębokim śnie. I dlatego każdy chce ten znak. Obudźmy się, nie będzie wam miłości brak, ale proszę was, happy shiny people, co nie słuchacie Radio Zetki, ale będziecie będą nie słuchać, mówię, że nie wiem, no bo oni chcą mieć gracza, inni nie. I ty, proszę się nie bać wszystkich małych chłopców, co lubią się schylać. Proszę się nie bać wszystkich małych chłopców, co oni tej piosenki nie będą grali, ale będą inne grali. Proszę się nie bić. Proszę się nie bać wszystkich małych chłopców, co lubią się schylać. Proszę się nie bać wszystkich małych chłopców, co mogą podjąć swoje własne decyzje w życiu. Mają 18 lat, bo przed 18 nie mogą, ale mają.